Cześć, z tej strony Marta Kostecka. Witam Was na kanale książkowym. Dawno mnie tu nie było, sporo się zmieniło. Mówię do Was z pięknej przestrzeni sali gier filii numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, która ostatnio gości nasze spotkania, nasze nagrania. Jestem tutaj, żeby poopowiadać Wam, co czytałam w styczniu. Weszłam na swój Instagram, zaczęłam nawet prowadzić swój własny profil na Instagramie Martwa Kosteczka i tak przyjrzałam krytycznie, co czytałam w styczniu i się okazało, że mój styczeń był bardzo mocno kryminalny, a ponieważ o kryminałach mówi się trudno, żeby powiedzieć coś więcej, a nie zdradzić, wiecie, no, kto zabił tak naprawdę, to postanowiłam to podsumować w jednej takiej dłuższej wypowiedzi. Mój styczeń rozpoczął się od zapoznania z pisarką do tej pory mi nieznaną, Małgorzatą Oliwią Sobczak. Miałam przyjemność dostać w swoje ręce jej e-book Szelest, jej kryminał Szelest, książkę Szelest. Jeszcze tak zerkam tu w dół, bo patrzę z telefonu, ale nie dlatego, że mam tu napisane, tylko podglądam okładki, o których mam mówić. Bo tak jak mówiłam, gdzieś to jest moje streszczenie filmowe mojego Instagrama, to jest jakiś taki crossover niespotykany chyba do tej pory. W każdym razie Szelest jest to kryminał, czy też w zasadzie thriller opowiadający losy dziennikarki Alicji, która musiała porzucić swoje ambitne plany bycia dziennikarką śledczą, robienia poważnych reportaży i zaczęła pracować dla prasy brukowej. Dostała zadanie na pierwszy rzut oka całkiem nieciekawe, miała przetestować pewną aplikację na telefon. Ta aplikacja miała działać całkiem inaczej niż wszystkie inne i na podstawie jej lokalizacji zapraszać ją w znajdujące się jak najbliżej miejsce oferujące coś ciekawego. Dziennikarka szybko orientuje się, że te miejsca nie są przypadkowe, że są to miejsca mocno wiążące się z jej młodością, z jej przeszłością. No i co gorsza, w tych miejscach zaczynają się dziać rzeczy straszne, zaczynają ginąć ludzie. Co dalej? No, tego musicie już się dowiedzieć sami, nie będę Wam zdradzała fabuły, ale zaręczam, że warto, akcja trzyma w napięciu. Jest to naprawdę dobra lektura, fajnie było sobie zacząć z nią nasz nowy rok i spowodowało to, że sięgnęłam po jej wcześniejsze publikacje. Ona wcześniej wydała trylogię Kolory zła, każda z nich o znaczącym tytule Czerwień, Biel i Czerń. Jest to trylogia poświęcona prokuratorowi Bilskiemu, która dzieje się w okolicach Trójmiasta. Pisarka jest z Trójmiasta i akcja się dzieje w Sopocie, w Gdyni. Jedna z części dzieje się w Kartuzach. Każda część trylogii jest poświęcona innemu wydarzeniu, więc oczywiście spokojnie można czytać je osobno, ale jak się przeczyta w całości, to jak w przypadku serii kryminalnych bywa, dostajemy pewne dodatkowe smaczki w postaci tego, jak się układało życie prokuratora Bilskiego. Jeżeli się z nim zżyjecie, a ja nie ukrywam się, zżyłam, to warto przeczytać wszystkie trzy. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o pisarstwo Sobczak, ona konsekwentnie stosuje co najmniej dwa plany narracji, czyli widzimy coś, co się dzieje w czasie bieżącym, w momencie, kiedy się toczy akcja właściwa i cofamy się w czasie do momentu, kiedy zadziały się wydarzenia, które wpływ na akcję obecną miały również ogromny wpływ. Ja lubię ten sposób narracji, on jest troszeczkę bardziej wymagający, skupiający uwagę, no i tak naprawdę dostarcza nam dwie historie kryminalne zamiast jednej. Także zapamiętajcie Małgorzata Oliwia Sobczak, z całą pewnością nazwisko, któremu warto poświęcić uwagę, jeżeli szukacie ciekawych kryminałów. Pozostałam w temacie szukania ciekawych powieści kryminalnych i wpadło mi w oko nazwisko pisarza niemieckiego, który nazywa się Arno Stolz.
Strobel i sięgnęłam po kilka jego tytułów. Był to thriller Darknet, był to tak zwany psychothriller offline, czyli jak widzicie bardzo mocno związane z tematyką bycia online i korzystania z internetu, jak najbardziej współczesna tematyka. I powiem, że zarówno jeden, jak i drugi zrobiły na mnie całkiem przyzwoite wrażenie. Ja nazywam książki tego typu taką gumą rzucia dla mózgu, że czyta się dobrze, akcja jest na tyle wartka, że cały czas jesteśmy gdzieś tam w nią wciągnięci i być może nie oferuje nam Bóg wie jakich fajerwerków, ale z całą pewnością jest to lektura przyjemna. Idąc za ciosem, za tymi dwoma książkami sięgnęłam również po tego autora publikację Nieznajomi. No i tutaj niestety się rozczarowałam totalnie. Nie znalazłam absolutnie nic z tych elementów, które w Darknecie czy w offline do mnie przemówiły. Tyle jeżeli chodzi o serię, którym poświęciłam swoją uwagę w styczniu. I na koniec, nie moich lektur czytelniczych, ale dzisiejszej wypowiedzi, chciałam parę słów powiedzieć o thrillerze Zderzacz Joanny Łopusińskiej. Naprawdę doskonała lektura. Thriller, słuchajcie, oparty o fakty naukowe, o pewną teorię fizyczną, matematyczną w zasadzie, która rzeczywiście istnieje, została stworzona. Rzecz się dzieje w Szwajcarii, w okolicy słynnego zderzacza Hadronów, gdzie koło tego zderzacza ginie człowiek. Ginie człowiek i to jest może mniej nietypowe, bardziej nietypowe jest to, że występuje totalny blackout, czyli przez chwilę nie ma w ogóle prądu. Dlaczego to się stało? Próbujemy się tego dowiedzieć wraz z dwojgiem głównych bohaterów, z siostrą Noa, który umarł właśnie w okolicy tego zderzacza, czy został zamordowany, i z jego najlepszym przyjacielem. Znowu śledzimy wydarzenia w dwóch liniach czasowych. Pierwsza z nich dzieje się współcześnie, kiedy siostra i brat zmarłego próbują rozwikłać zagadkę jego śmierci i nie tylko, bo okazuje się, że zmarły pozostawił po sobie także zagadkę do rozwiązania. I druga linia pokazuje, co się działo ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w intrygę wcześniej, począwszy kilka lat przed wydarzeniami do samego momentu wydarzeń, które już obserwujemy na kartach książki. To się wydaje proste, banalne, nie różniące się od niczego innego, ale uwierzcie mi, że napisanie thrillera, i to thrillera, w którym padają cały czas terminy fizyczne, matematyczne i ogólnie z dziedzin nauk ścisłych, które nie są absolutnie moimi dziedzinami, w taki sposób, żeby humanista taki jak ja się w nich nie pogubił, wymaga sporo wirtuozerii. Autorka puszcza oczko do czytelnika, wielokrotnie nawiązując do Dana Browna, jej bohaterowie czytają te książki, ona sama widać też, że na nich się w jakiś sposób wzorowała, ale jeżeli Wam się książki Dana Browna nie podobały, nie szkodzi, tym lepiej, ponieważ ona robi to znacznie lepiej, bo bohaterowie również rozwikują zagadkę, również zagadkę naukową, ale taką związaną z naukami ścisłymi i idą szlakiem niekoniecznie zabytków, ale miejsc związanych z teoriami naukowymi, które są z tą zagadką związane. Czyli Zderzacz stanowczo rzecz do przeczytania i myślę, że nie mamy się czego wstydzić, że jest to z całą pewnością thriller na poziomie europejskim. Tyle styczniowych podsumowań, jeżeli chodzi o kryminały i thrillery. Jeden z moich ulubionych gatunków literackich, przy którym się doskonale relaksuję, czytając o tych trupach, zwłokach i zbrodniach. Otworzył się worek z promocjami książek już z tej tematyki na luty i kolejne miesiące. Styczeń to jest taka troszeczkę posucha na rynku wydawniczym. Już mam pobrane na telefon książeczki Stellara czy Pasierskiego do poczytania. Zresztą spotkanie ze Stellarem będę miała przyjemność prowadzić w murach tej biblioteki już niedługo. Ja Was serdecznie zapraszam do zerkania na mój Instagram. Zaobserwujcie mnie jako Martwa Kosteczka. Wrzucam tam na bieżąco swoje opinie na temat książek, które czytam. I nie są to tylko i wyłącznie kryminały i thrillery. Inne rzeczy też tam znajdziecie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.